Witajcie moi drodzy w kolejnej części z gry The Long Dark. To drugi odcinek, a ja jestem Vigo. Zapraszam was serdecznie, abyście ze mną wspólnie przeżywali tą mroźną przygodę. Gramy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzednio. Nie wiem co się stało. Czemu nie mogłem mieć gałązki? A, to jest duża gałązka. Dziwne, straszne. Strasznie dziwne. Nie wiem co się stało, ale zobaczcie. Nie pamiętam, czy ja miałem tyle aż życia, czy po prostu mi to życie samo się tutaj polepszyło. Tutaj mamy wilka, widzę. Niedobrze. Wygasł nasz... Wygasł. Tak, to wilk. No staram się nie przybliżać. Jestem głodny. Najchętniej znalazłbym jakąś pieczarę, aby się skryć. Like some kind of radio tower. Gdzie? A tam daleko bardzo. Okej. Jest jakaś cywilizacja. Ale jak tutaj zejść? Mamy. Zbierz. Chciałbym znaleźć jakieś miejsce, żeby przenocować, ale chyba nie stać mi na zrobienie żadnego. Łóżka. Na pewno mogę zrobić ogień. Mam mięso. O kurczę. Mam mięso królicze. Więc mógłbym ewentualnie. To jest kruchy lód. I nie mam kamieni, musiałbym kamienie jakieś złapać. Robi mi się coraz zimniej. Słuchajcie, gdzie jest ta stacja radiowa, którą ja... Którędy ja zszedłem? Tędy? Chyba nie. A może? Muszę iść tędy? Czy nie? Już widzicie, orientację gubię. Więc nie wiem, gdzie ja mam iść. Znak jakiś. To może być tu. Słuchajcie, jest mi bardzo zimno. Przydałoby mi się... I stacja radiowa. Słuchajcie, może tam... bym się ogrzał. Maszt. Ktoś tam jest. Someone's just sitting here, frozen. Przeszukaj zwłoki. No dobra. Trzeba zrobić ognisko. Maybe I can find help there. Trzeba zrobić ognisko tutaj. Lay down for a bit. Dobra, zrobimy ognisko. Szkoda, że nie możemy przenocować i odpocząć. Come on. Are you serious? Co to było? Dlaczego to się nie udało? Tak,
Czy naprawdę to się dzieje z jakiegoś powodu? Czy to jest tylko losowe? Mam nadzieję, że to jest tylko losowe. O, jest. Dobra. Słuchajcie, ale jak nie mam królika? Przecież ja miałem królika. Dobra, słuchajcie, ja miałem królika. Więc gdzieś. O, właśnie. Co zbierz? Nieuprawiona tuż królika. Nie ma nic do zebrania. Ja nie rozumiem, jak ja bym chciał go przygotować. Jezu, ja nie mam nic do jedzenia. O kurka, ale ja mam królika, jak ja mam go przygotować? Słuchajcie, no jest problem, bo nie wiem, jak zrobić, aby królik... Co to znaczy zbierz? Wybierz narzędzie. Metalowy odłamek. Brak narzędzia. No, metalowy odłamek. Jak ja mogę go rzucić na ruszt? Słuchajcie, zrobię... Nie wiem. Słuchajcie, nie mogę. Brak żywności w plecaku. No przecież ja go mam. Woda. Dobra, zrobię coś, co nie jestem pewien, czy zadziała. Okej. Teraz... Space. Bierz. Nie. Tusza królika. Czy ja go mogę tutaj... Jak ja mam go przygotować? Czy ja mogę wziąć coś do ręki? Przypisać? Jakiś metalowy odłamek? Coś? Żeby... Czynności. Metalowy odłamek. Ostrza, no już nie mogę. Wstecz. Nie mogę tego zrobić, bo nie mam osełki. Gdzie ja mam jagody? No mam. Czy to one są do jedzenia? Mam puszkę. Jezu, naprawdę ja mnie... Jak to się gotowało? Wstecz. Czujesz głód. Słuchajcie, no mam królika, a nie mam cholery. Za cholerę nie wiem, jak go przyrządzić. Użyj puszki. Kurczę, wilki jakieś. Nie mogę tego użyć. Ja bym chciał użyć czegoś do przygotowania królika. Przygotuj posiłek. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Jak już tutaj robię, to niech przygotuję posiłek.
Nie mogę go tak tylko przygotować. Po prostu go zabierz. A mogę wejść na stację radiową, tylko że tutaj nic nie ma do jedzenia. Fajnie by było marchewkę znaleźć. Nie, tutaj, tutaj przeszedłem. Naprawdę? Tutaj nic nie zrobię. Puste zwłoki. A mogę kurtkę wziąć? Nie mogę wejść na tą. Tutaj się nie skacze, nie? No to masz, czujesz teraz nogi. Parzy cię? Głodny jesteś, jak ja mam na to wejść? Naprawdę boli. Niech się napije. I teraz może, jakby było, można się uleczyć bandażem. Co to jest? Antybiotyk. Środki przeciwbólowe. Weź jednego. Nie, to nic nie dało, nie? Antybiotyk, środki antybakteryjne, wystrzykiwacz, bandaż, bandaż. Użyj bandażu, może to pomoże. Aha, tak, tamto zniknęło, ale ciągle jestem głodny. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść teraz. Pewnie w dół. Jest wioska. To jak ja mam tam zejść do tej wioski? Tak, który tędy, gdzie przyszedłem tamtędy. No dobra, trudno. Idziemy w dół i w prawo, tam powinna być gdzieś wioska. Jaskinia. Patrzcie, tutaj mogę sobie ognisko zrobić, byłoby cieplej. Jest miejsce do spania gdzieś? Chyba nie. Ale kamienie mogę pozbierać. Czyżby tu było trochę cieplej? Węgiel! Tutaj mogę rozpalić sobie ognisko. Rzeczywiście ta gra nie rozpieszcza. Ciężko znaleźć. Wiem, że wy pewnie macie problem, żeby cokolwiek zobaczyć tutaj. Znalazłem węgiel, ale nie mam nic. Jest mi zimno znowu. Jestem głodny i jest mi bardzo zimno. Ale wracamy do ogniska. Coś nie zrobiłem, pewnie.
Albo źle skręciłem. No ale miałem do tej wieży dojść. No i byłem przy tej wieży. No ja wiem, ale chcę cię ogrzeć, ale zobacz. Już cię ogrzewam. Tylko mój drogi, muszę ci powiedzieć, że nie mam pojęcia, gdzie iść dalej. Tutaj kowilki słychać. Ja bym się chętnie przespał, ale nie wiem gdzie. Chętnie bym zjadł coś, ale nie wiem jak królika sprawić. Miejsce do gotowania. Przygotuj posiłek. No dobra, wybierz. I następnie co? Przygotuj posiłek. No nie mogę. Czy ja mogę, jak ja mogę tego królika dodać? Jak ja mogę go w ogóle sprawić? Że naprawdę nóż potrzebuje, to coś? Ach, patrzcie. Super, nie? Czyli udało się to zrobić. Mamy mięso. O kurczę. Gdybym wcześniej to zrobił, to nie byłoby tak źle. Nie mogę rozpalić, bo zginąłem, bo jest mi zimno. Autozapis, spoko. I jeszcze raz zagramy w to. Bo już wiem, co robić. Słuchajcie, królik, chodź tu. Zabierz go. Woda się robi. Jak się nie mylę. Dobrze. Więc trzeba zaznaczyć, ile chcemy mięsa, skóry i wnętrzności. I rób, co trzeba. Ale mi... Jeszcze raz rozpal ognisko, tak. Zapomniałem dołożyć, zanim sprawiłem królika, bo to jednak zajęło trochę czasu. Naprawdę, ta gra jest trudna. Strasznie zimno. Jeszcze raz. Normalnie gra, w której nie można rozpalić ogniska tak łatwo. Bo mamy, nie wiem, bo się... Bo zimno sprawia, że nam... Ręce. O, ja gdzie kręcę? Nie mów. Bo za chwilę umrę znowu. Albo wczytam jeszcze raz. I dołożę do ognia, zanim sprawi królika. Proszę. Uf. Zadziałało, ale się popaliłem. Naprawdę? Woda. Pi. Surowy. Czy ja mogę go jakoś na ognisko rzucić? Umieram. A jest mi gorąco, zimno też?
33 minuty do ukończenia. Ale czemu on tak się przesuwa? A czemu jest tak zimno? Przecież jest ogień. Jeszcze 47 minut ogniska. 27 minut tego. Tylko zjedz, ale on się kręci w koło ogniska. Jak ja się mogę w ogóle uleczyć? Bandaż to jest... Nie mam pojęcia, czy bandaż pomaga, czy nie, żeby serduszko. 20 minut jeszcze. Na pewno muszę mieć jedzenie, dlatego... O Jezu, nie! Jeszcze się spalę. Ale boli, no boli. Jezu, mogłem zjeść surowe. Wiesz, jaka ta gra jest trudna. Ja i zemdlałem. Nie mogę podejść do ogniska bliżej. Zjeść surowe. Ale strasznie dziwnie. Sześć minut do ukończenia. Dam radę? Słuchajcie, ale jest mi cieplej o wiele, jak tak blisko leżę. 5 minut do ukończenia. To już na granicy normalnie ryzyka. O kurde, to już po. Kurczę, się spaliłem. Normalnie jeszcze raz autozapis. Dołożę do ognia. Od razu królika przygotuję. A więc tak. Dokładamy paliwo. Dodaj paliwo. Następnie. Weź królika. Zabierz. I od razu trzeba przygotowywać go. Może się uda. Mielcho, skóra, wnętrzności, zbierz. Choć dodałem, więc może się uda. Woda. Pij. I teraz przygotuj posiłek. Puszkę podnieś. Przygotuj posiłek, króliczek, wybierz. Zobaczymy, czy mi się uda teraz. To potrwa 33 minuty. No, zjedzenie będzie mi pewnie życie spadało. Może jak się nie oparzę, to będzie git. Słuchajcie, normalnie przetrwanie pełną gębą. Znaczy pustą, pustym brzuchem. Trzeba poczekać na tego króliczka, to trochę potrwa, ale przynajmniej zobaczcie, jest mi ciepło. Umarłem, dlatego napiłem się. Jest życie, trochę polepszyło się, nie dużo, ale troszkę. Z pełnym brzuchem i z pełnym pęcherzem to się pasek serduszka zapełni. Chyba. I z ciepłem. Czyli z dobrze ubranym, jak się dobrze ubiorę. Ale początek jest trudny tej gry. Ja ci nie spodziewałem się. Nie pamiętałem go tej gry w ten sposób.
No, trzeba dodać paliwo. Na kolejną godzinę, bardzo dobrze. To on mi zdąży jeszcze wtedy ugotować królika. I wtedy pójdziemy jeszcze raz po ten węgiel. Ja nie wiem, ja tędy przyszedłem, tamtędy, ale tam jest tak samo przyszedłem. Gdzie ta jaskinia? Czy ja nim jakoś minąłem, czy co? Nie mam pojęcia. Jeszcze 14 minut kurczaczka. Także, moi drodzy, musicie cierpliwie ze mną poczekać. Nie chcę się oddalać od ogniska, bo się boję, że mi życie szybko spadnie. Że 9 minut kurczaczka, moi drodzy, 9 minut. Kurczaczka, co ja mówię, króliczka. Kurczaczka. Chyba na kurczaczka to ja mam chęć. I wtedy my musimy iść na dół do wioski. Tam jest wioska na dole, nie? 4 minuty i będzie króliczek gotowy. Mam nadzieję, że nas się nasyci nas chociażby do połowy. Fajnie by było gdzieś trafić w miejsce, gdzie naprawdę mógłbym sobie porządnie wypocząć i zimno do spalenia. Jedz. O kurde, to nie było do połowy. To nie było do połowy. Dobra, trzeba ruszać po węgiel. No nie wiem, jak ja tędy przyszedłem, że ja nie trafiłem do tej... do tej jaskini wcześniej. Mi się wydaje, że ja... czy ja spadłem skądś tutaj? Nie, tędy przyszedłem. Do wieży tutaj. Spada mi mocno. Idę się chwilkę ogrzać. A, jak ja biegnę, to mi się szybciej jedzenie spada. Zobaczcie. No to błąd. Za dużo biegam. Idę się ogrzać. I teraz pomyślmy. Czy do wieży warto iść? A co to jest to po prawej? Tak wygląda jakąś ranę cały czas. Jakbym ciągle coś miał niewyleczonego. Zobaczmy, statystyki jakieś. Nie no, brak dolegliwości. Zapach, o kurde, śmierdzę trochę. Odczuwalnie 6 stopni, czyli bardzo zimno. Dobra, moi drodzy. Trochę się ogrzeje. 28 minut i wtedy musimy znaleźć miejsce. Albo upolować na królika, albo zejść do wioski. Kurczę, chętnie jakoś tędy zszedł, ale nie można. Jak ja mam tam zejść? Może tędy? Jest zejście?
Jest zejście, moi drodzy. Jest jakieś zejście. Jesteśmy przy wiosce. Ej. I dom. Świeci się słoneczko. Ten słoneczko, co ja mówię. Świeci się w kominku. Ktoś tam jest. Czy to jest ta wioska? Bo ja kiedyś byłem w jakiejś wiosce, grałem za pierwszym razem. I z taką babcię niewidomą trafiłem. I to wszystko. I wtedy to był koniec gry. Znaczy nie koniec gry, tylko dla mnie był koniec. Przestałem grać. Okej, okay, zobacz na mapie, przeszukaj dom. I to jest chyba to. Tak mi się wydaje. Wiem, że to w tej wiosce też wilki biegały. I trzeba było tą wioskę przeczesać z... Nie krzycz, bo za chwilę cię ktoś, kurde, wilk złapie. Wiem, że ona poprosi o jakieś... Przeszukaj zwłoki. Pusto, nic nie ma. Milton. Pojemnik na drewno. A to jeszcze później zobaczymy. Dobra, wchodzimy. Pasożyty jelitowe. Trzeba wyleczyć antybiotykiem. Hello? Anybody here? O. Hey. Hey, wake up. Holy shit. Wait. Hold your fire. Get back. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Z kontynentu? No. I don't recognize your voice. And you haven't left like the others. So, must be a Mainlander. Nie wiem. Someone who doesn't know any better. My plane. I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. No, nie dziwię się. Could you maybe point that gun someplace else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move, say the wrong thing. A nie mogę się ruszyć, tylko mogę głową machać. I don't doubt it. Przynajmniej ciepło tu jest. If you are here, things must be worse than they thought. Pistolet? Kim jesteś? Name's Mackenzie, by the way. And you are? I had a name once. But for years the townsfolk have called me Grey Mother. Grey Mother, Szara Mateczka. It takes on its own life. Such that at one point the name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade. Can only be remembered by the young and the true. So, I should call you... You should call me Grey Mother also. No dobrze. Where are we? No. Milton, zapomnianym górskim miasteczku. Mhm. A to jest jakaś wyspa, nie? Niedźwiedzia. But, a, właśnie. Where are we on Great Bear? My plane came down in a storm, and my compass was acting funny. I've lived here all my life. Not much use. Trochę smutne, nie? Że człowiek mieszka na jakiejś wyspie zimnej, strasznie zimno, nie zna świata. Nic nie wie o świecie zewnętrznym. Jestem ciekaw, czy jeszcze takie coś, tacy ludzie istnieją, którzy są tak właśnie. No nie chcę być zacofani, ale nie mają praktycznie nic. Żadnej wiedzy o świecie.
At least I did. Może i dobrze. Before the bad man came. Now I'm not sure I have enough to get through the winter. I need to find my friend. But I'll do what I can to help. No dobrze. My mind is fuzzy. Something come through so sharp. Jak on rozpala ogień, skoro on nie widzi? Znaczy pewnie sobie daje radę, ale jak zbiera drewno, jak jedzenie dostaje. No i wodę, przecież tutaj trzeba mieć niezłe skile survivalowe, żeby przeżyć. To jak ona sobie daje radę? No dobra, no to jeszcze pistolet. Sitting here with a rifle in your hand. You expecting trouble? Trouble? Trouble found me. You mean the storm? The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. They were wrong. Who are the bad men? No właśnie. They passed him down. The night of the storm. The night of the light. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. No nie wiadomo. Is your friend a survivor? Chyba tak, no przeżyła, no. Chyba. Dziękuję. To jest przynajmniej puste. Czy odczuwasz ból? Ale się nagadamy dzisiaj. Everyone thinks being old means you're weak, but they underestimated Grandmother. It seems they did. Dobra. Zapasy. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel. Czyli ci źli ludzie przybyli niedawno tutaj, tak? You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left. We'll have their own worries. It's up to you, outsider. I'll do what I can, but I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. There's no to prawda. Without gear? Czyli w tym miasteczku trochę zostaniemy. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the night of the lights, and if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Okay. Outsider. Grandmother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. Kurczę, jaki język normalnie metaforyczny. Człowiek z kontynentu, pusta energia, inni. Na razie. Okay. No nie, no chciałem zakończyć rozmowę. How we can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. Nie chcę mi się już gadać, chciałbym po prostu zjeść coś i spać. You're on your own. We both are. Dobra, ja ci pomogę, ty pomożesz mi. Nie wiem, czy jeszcze gadać o tym. Na razie zakończymy rozmowę. Szarą mateczko, zapisywanie. I muszę znaleźć zapasy w mieście. Jest mi ciepło, to dobrze, głodny jestem, ale może coś się uda znaleźć i... M jest mapa. O, jak pięknie. Tutaj jest szara mateczka. Tu mamy
benzynowa stacja. Aha, czyli tutaj mogę iść. Tam wiem, że będą wilki na 100%. W ogóle tu po tym mieście będą. Mieście pamiętam, że grasowały wilki, jak kiedyś próbowałem tutaj coś pochodzić. Tutaj mamy kościół. Nie pamiętam, co tam było, ale wiem, że jak grałem ostatnio, to pobiegałem sobie po tym mieście i spotkałem sporo wilków. Żadnych ludzi, tylko pełno wilków. Tak czy siak, wiem, że musimy teraz zatrzymać się w tym mieście, przeszukać po bliskie domki, wziąć benzynę, pójść do kościoła. Tutaj zostaniemy na kilka odcinków najprawdopodobniej i pójdziemy dalej. A w takim razie, moi drodzy, bardzo dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. No cóż, Long Dark jest naprawdę mroźny. Long Dark jest naprawdę ciekawy i cholernie trudny. Mam nadzieję, że Wam się to podoba, bo mi bardzo, bardzo, bardzo. Więc jeżeli Wam się to podoba, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, no cóż, zachęcam jak zawsze Was do tego. I komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, oj bardzo cieplutko, bo mi już jest chłodno właśnie grając tę grę. A więc trzymajcie się cieplutko do następnego. Pa, pa.